Wielka liczba przyjaciół prowadzi do zguby, ale jest przyjaciel oddany bardziej niż brat. Przypowieści Salomona, 18 rozdział, 24 werset. Wielu tak zwanych przyjaciół. Odkąd w internecie pojawiły się sieci społecznościowe, prawdziwi przyjaciele stali się rzadkością. Najpóźniej po dodaniu 100. osoby powinieneś sobie uświadomić, że nie wszyscy ci ludzie mogą być twoimi przyjaciółmi. Zamieszczają zdjęcie swojego ulubionego posiłku, opowiadają, gdzie właśnie imprezowali, albo piszą o jamniku z sąsiedztwa. Kiedy ktoś z nich jest naprawdę nieszczęśliwy, rzadko słyszy przez ten kanał słowa pociechy. Wyjawienie tym tak zwanym przyjaciołom swoich problemów może przysporzyć wielu kłopotów. Proszę sobie wyobrazić, jaka masa ludzi może się o wszystkim dowiedzieć. Wielka liczba przyjaciół prowadzi do zguby. Brzmi to tak, jakby pisarz sprzed 3000 lat wiedział o istnieniu jakiegoś szaleństwa w rodzaju Facebooka, Instagrama i tym podobnych serwisów. Biblia nie jest przelotnym wpisem na Twitterze, ale odwiecznym Słowem Bożym. Pozostaje nadal aktualna i pokazuje, w jakim momencie znajduje się dzisiejszy świat. Na szczęście powiedzenie Salomona idzie dalej. Jest przyjaciel oddany bardziej niż brat. Tym jedynym jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Dowiódł swojej miłości do ciebie, gdy oddał za ciebie życie na krzyżu. Umarł, aby rozwiązać problem twoich grzechów. Zaufaj mu i zwróć się do niego w modlitwie. Wyznaj mu swoje grzechy i uwierz, że on poniósł za nie karę przez jego śmierć. W ten sposób nawiążesz z nim szczęśliwą relację i przekonasz się, że Pan Jezus Chrystus jest kimś więcej niż tylko dobrym przyjacielem. W nim wierzący mają pokój i chwalebną przyszłość w niebie. On sam już tam jest, czekając na moment, w którym weźmie wszystkich odkupionych do siebie i podzieli się z nimi swoją radością. Któż zna lepszego przyjaciela? Wielka liczba przyjaciół prowadzi do zguby, ale jest przyjaciel oddany bardziej niż brat. Przypowieści Salomona 18:24.